Dobra. Nawet nie wiecie, jak teraz się zesrałem po prostu sobie. Prawdopodobnie to jest druga część poprzedniego materiału, więc jeśli to jest jako osobny odcinek, no to pewnie po prostu nie zrobiłem intra. Ale uwaga, tutaj mamy tą prośbę z wulkanicznego dworu, naszą, którą my mamy ogarnąć, a tutaj mamy prośbę od Pachesa. Czy byłem w stanie się stąd tutaj, kurde, dostać? Myślę, że tak, więc obczajmy, co tam jest do zrobienia. Ale nie macie pojęcia, jak bardzo ja się zesrałem w tym momencie, jak ten nagrywałem, bo nagle wyskoczył. Jezus. Nagle wyskoczył mi monit, który było napisane, że coś się zjebało z enkoderem nagrywania i przerwał nagrywanie. Tak patrzę, po prostu nie, kurwa, nie. Nie, no nie gadaj. Nie mów, że cały ten odcinek właśnie poszedł w cholerę, nie? I na szczęście nie poszedł. Ulga level 5000. Bo na szczęście nic się nie stało z tym właśnie odcinkiem, tylko po prostu nagrywanie się nagle przerwało. Ale potem, co jest najśmieszniejsze, jak zresetowałem sobie OBS-a, no to nagle wszystko działało normalnie, także da się? Da się. A czy powinien tak to działać? No, raczej nie. No dobra, omijmy tutaj te wszystkie wilczury i tak dalej. Tak, nie mogę mapy sprawdzić, bo mnie wilcy atakują. Bo ten jeden ma na mnie jakieś agro. Dobra, tu sobie muszę go oznaczyć, żeby iść właśnie w dobrym kierunku. Nie, zobaczmy, na kogo takiego łata dostał zlecenie. Oho, mogę wezwać, kurde. O, come on! Zu, kolejny smok! Czekaj, czy ten też tak sobie zniknie w pewnym momencie? Jak Adula. O chuj, o chuj, o chuj! Okej, ja też tak chcę! Ja też tak chcę umieć! Powinienem się zmienić na tą ciężką broń, kurde, i nałożyć smar ten na smoki, no ale niestety. Nie wiem, czy to się teraz, kurde, uda w miarę szybko zrobić. Gdzie ona jest? Aha! Poszła w pizdu. Zajebiście. Czyli dokładnie to samo, co z tym obok Rani. Jak on się nazywał? Adula chyba? Do tej Jarzębiny, okej. Chyba się Adula nazywał tamten smok, co nie? Dokładnie to samo. Dostał trochę w mordę i tyle. Okej. Maska jeszcze ta władcy. To jakiś, widzę, rozpierdol się zadział przy tej karawanie. I to dość solidny. Witam. No, gdzie z tymi łapami? O Jezu, co się stało? Jezu, jak kamera wlazła pod tekstury na chwilę, widzieliście to? No, ej, co jest? No, co za kurwa śmieć pierdolony? Wjebał mnie kurwa wrogi, przyblokował ze swoim wielkim spasionym brzuchem, kurwa. Patrzcie, że tu jest posążek Mariki. Nie, kurwa, oczywiście, że nie, bo po chuj miałby być. A pierdolej, kurwa, całą tą trasę muszę jeszcze raz przebiec. Bo jeden durny, kurde. Nawet nie, na tego glitcha nie mogę nazwać, bo to nie był glitch, po prostu gość mnie wpierdolił w sam kant. Nie mogłem ani unik, ani nie mogłem uniknąć, ani gdzie iść. Trzeba nie wróć. Uniknąć to w sumie może i mogłem, no ale raczej niewiele by mi to dało. O, fajna muzyczka gra w ogóle. Tam ambient właściwie powinienem powiedzieć, nie muzyczka. Chociaż, w sumie, dobra, ambient to jest taka muzyka, więc daleki nie jestem od prawdy z tym stwierdzeniem. Za wcześnie. Teraz dobrze. Kurwa! Żegnam. Ej, ja myślę, że to jest jakiś crossa, to nie! To jest po rogach chyba. Proszę, czyli to są te całe omeny? Jak Margit? Kwiat fulgurytu, super. O, ja pierdolę, tu jeszcze było miejsce łaski, no nie wierzę.
Może zginąć tak blisko miejsca łaski. I to już druga taka sytuacja. Mi skopa chciał wysunąć skubaniec. Co? Gleba, cwaniaku! Podleczmy się. Zobaczmy. Zobaczysz na trochę ognia. Okej, okay, to trochę nie wyszło. No, czemu nie skastowałeś? Fajne jest to, że jak ja kurde kastuję te błyskawice, na chwilę jest taki wizerunek smoka, który się tworzy. I to patrzcie, widzicie? O! I to jest chyba takie pokazanie, że to jest moc z smoczego kultu, czy coś takiego. Jak tak się nazywało chyba to zgromadzenie, czy cała ta grupa. Kult smoków z Lindel, jakoś tak? Jakoś tak w modlitewniku były opisywane. Byli opisywani, właśnie. Dobra. Na konia. Oho, mamy windę. Czy mogę ją wezwać? To jest dobre pytanie. Nie, czyli to jest winda, która mnie z tego całego tunelu pewnie tutaj właśnie prowadzi. Tego tunelu, którego jeszcze nie odkryłem. Do którego jeszcze nie odkryłem wejścia, no a szkoda. Bo by się przydał, myślę. Patrzcie, bo tu jest właśnie ta wielka winda, a tutaj jest to... Tutaj porzucam sarkowagi. Tu jest to alternatywne przejście, gdzieś tutaj powinien być ten tunel do ogarnięcia. No ale dobra. Zobaczmy, kogo ma łata do zabicia. Co, jak zapewne sam sądzi, bardzo wspaniałomyślnie dał nam wykonać. Albo też... Nie, wróć, jak on to powiedział? Że jestem nowy i jak wykonam tę robotę, to pomogę mu umocnić jego pozycję na wulkanicznym dworze. No, are you fucking serious? Jeden cios, żeby mu wszedł, kurde, krwotok, naprawdę? O, dobra, chociaż mi odnowił te dwie flaszki, które musiałem na niego wykorzystać. Okej, okay, tutaj i tam jest pogrobno chyba, co nie? A nie, to jest Reylukaria, to jest jeziorna Liurnia. Tam jest chyba Reylukaria, okej. Okay. Dobra, poproszę o podleczenie mnie z tego. Tutaj wrócę do piorunów może. Jedna taka flaszeczka. Super. Powinno teraz zniknąć. Zmatowiony złoty słonecznik to już od wielu odcinków nam znany składnik. Cienkie kostki bestii. Tutaj kwiecie Zaltus. Dobra, gdzie jest to? Gdzieś tutaj. Okej. Okay. I zobaczmy. To jest gdzieś niżej, czy... No, raczej nie. Czy to jest gdzieś w pobliżu? Tutaj gdzieś. A gdzie konkretnie? Halo? Jestem ślepy czy niedowidzę? A gdzie jest ten czerwony znak? Czy to jest to? No nie, no tu jest to... Myślałem, że to będzie iluzja, nie? No ale kurde... Niestety się przeliczyłem. Gdzie jest ten znacznik, kurde? Bo jestem w dobrym miejscu. Gdzie jest znacznik?
Halo? Coś się zjebało. Chyba! Nie żyje. Wow. Nie tak w debilny sposób stracić, kurwa, punkt... Boże, punkt. Nie punkt łaski, tylko... tylko łuk runiczny i błogosławieństwo samego runu. No cóż, mówi się trudno. Ale nie ponawiam pytania, gdzie jest kurwa ten gość? Bo to jest tu oznaczone. Ale nigdzie nie ma znacznika. Chyba, że on jest w tym tunelu. Co w sumie miałoby trochę sensu, no ale... Nie no, co ja gadam, przecież tunel... Tunel był gdzieś tutaj, pod spodem... No przecież w sumie z drugiej strony to nie jest takie głupie, żeby on był w tym tunelu. Bo skoro jestem nad ziemią i kurde... nie ma znacznika, no to może właśnie jest pod ziemią. Czy raczej w tej skale. Niestety, dopóki tego tunelu nie znajdę od tej drugiej strony, żeby dało się tam wejść w sposób, który mnie nie zabije, to chyba raczej to poczeka sobie jeszcze kawałek. Szkoda troszkę. Dobra, no to zobaczmy, co się kryje tam w takim razie. Czy jest tam coś ciekawego i lub godnego uwagi. Okej. Okay. Niestety kostki bestii nie wypadają, a szkoda. Tutaj jarzębina. To więcej niż jedna. No co, kolejny smok mi tu nagle zleci gdzieś z nieba? Chociaż prosi. Dlaczego to zawsze musi być bagno? Nie wiem. Mamy te roślinki tutaj. Aha, mamy to. Dobra. Myślałem, że są te palce, czy coś tam, ale... Czy palce, że są te takie, wiecie... Potworki dłoniowe, no ale nie. To było coś innego. I tak, ciągle mi liczy walkę, więc niewiele tutaj zrobię z mapą. O, ty patrz, ale jest jakieś przejście. Chyba do jaskini, jeśli dobrze widzę. Głowa tego musisz szukać. Pieczara mędrca. Okej. Okay. Odkryjmy sobie miejsce łaski. No i co takiego mi się tu kryje? Krystaliczny jaskiniowy mech. To jest chyba rzecz nowa. No to było aż zbyt oczywiste, że to jest iluzja. Dobra, pochodnie potrzebuję. Albo płonącą broń, bo jedno i drugie w sumie w miarę daje spoko światła. Okej. Okay. Co mamy z tej strony? O nie, znowu ci cofają w śmierci. To niestety przydałoby się zmienić zaklęcie. No i broń w sumie też. Bo niestety broń, którą mam aktualnie, nie pozwala mi na nałożenie na niej jakichkolwiek efektów statusowych. Czy to zaklęć, czy to... Czy to z przedmiotów, ale to już był jakiś kurwa żart. Widać było, że normalnie bym tam doskoczył. Jakby nie widziałem, aż ta mnie kurwa zablokowała w miejscu. What the fuck? Dobra, zaklęcie. Tutaj wracamy do właśnie klingi porządku. Tylko, że muszę zmienić broń.
Jest tak, no nie ulepszyłem niestety żadnej, więc wziąłem jakąś już ulepszoną. Takiego wasalnego rycerza tylko mi zostaje w takim bądź razie. Fajne jest to, że przy każdym takim reloadzie odnawiamy się zasoby, więc jak ktoś chce sobie odnowić parę tych zasobów, nie? Typu właśnie ten mech i tak dalej, no to wystarczy tylko parę razy sobie... Parę razy wystarczy sobie ten... odpocząć przy miejscu łaski, można tego naprawdę sporej ilości zdobyć. Tutaj poproszę o to. Zajebiście, ja tam skaczę jak skończony debil, a tu jest po prostu kurwa przejście. Oho, dwie skrzynie. Dobra, to jest zwykła skrzynia. Zagubione popioły wojny i... też zwykła skrzynia, okej. Okay. Odnawiające piguły. Ciekawe, co one robią. Inaczej, co odnawiają? Zmniejsza nagromadzenie śmiertelnej zarazy. Czarne piguły wytwarzane z mchu jaskiniowego. Zmniejsza nagromadzenie śmiertelnej zarazy. Zaraza stopniowo kumuluje się, powodując natychmiastową śmierć po osiągnięciu określonego progu. Zarzę taką pigułę zawczasu, by nie dopuścić do podobnej sytuacji. Ciekawe, dlaczego dostaję taką opcję, nie? Dobra, ekwipuję to od razu, bo skoro dostaję 5 sztuk tych pigu, no to prawie na pewno jest tu wróg, być może boss pewnie tej pieczary, który bije taki, a nie inny damage. Złoty run. Ale jeśli z tego co zrozumiałem ten opis, no to to jest odpowiednik klątwy z DS-ów 3 i z DS-ów 2. Bo to jest śmieszne, w Dark Souls 2 klątwa tylko obniża ci zdrowie. W Dark Souls 3 klątwa obniża zdrowie i bije ci damage. I cię zabija, w jedynce też, tylko że w jedynce obniża zdrowie tak specyficznie, nie? Tylko że w jedynce możesz to jeszcze jakby sam na siebie w ogóle założyć, nie? No gleba, padalcu! No i teraz poproszę tutaj o moją pieczęć. Żeby pobłogosławić swoją broń. Piję flachę za wasze niepowodzenie. No i przystępuję do działania. O, proszę. Coś przypadkowo odkryłem. Klucz kamiennego miecza, pięknie. Kolejny. Drugi, jaki mam przy sobie. Tutaj kolejne kryształowe. I kolejne... te tutaj... O, tam jeszcze jedna. Drapieżne szpony, proszę bardzo. Drugie szpony, jakie mam w ekwipunku. Nie wróć, trzecie szpony, bo mam jeszcze jedne... te w pogromie, takie najbardziej basicowe znalezione. Wielka złota strzała. Pewnie wielka strzała, która bije świętością. I tutaj mamy... ja, mamy to wyjście. Dobra. Skakanie, mówisz. Że tam, okej. Okay. Spoko. Ukryta ścieżka. No, sporo tych iluzji. Dobra. Potrzebuję tej pochodni, Jesus, za mało tu światła, żebym mógł bez pochodni tutaj łazić. Czarne pióra drapieżnika. I... szkieletowa maska. Przed tobą boss, mówisz? Okej, faktycznie, mamy bossa ukrytego. Zobaczmy, co się kryje tutaj dalej. Niestety zeszło mi błogosławieństwo, ale to mogę zawsze sobie ponownie nałożyć. Ha, dobra, to jest też wejście. Ale okej, zakładam, to jest bezpośrednie wejście, to jest ukryte, czyli może dałoby się bossowi wejść na plecy. Szczerze wątpię, no ale jolo, spróbujmy. A nuż się uda. Dobra, tutaj wrócę do pieczęci. I kolejne teraz te rzeczy, czyli tak, tutaj to będzie... tutaj. Luksusowe szaty władców pewnego niewielkiego kraju są piękne, błękitne... jest jej piękna błękitna opończa, odzwierciedla status noszący ją osoby. Czarne pióra drapieżnika. Szata wykonana z czarnych piór drapieżnego ptaka, noszona przez zabójców z Kruczej Góry.
Rytualne narzędzie umożliwiające przemianę w ptaka śmierci, a raczej jego imitację. Wzmacnia ataki z wyskoku. O, fajne. Jesteśmy drapieżnymi ptakami, które niosą śmierć. Szkieletowa maska ściśle przylegająca do twarzy, noszona przez zabójców z Kruczej Góry. Rytualne narzędzie nieustannie wbija się w twarz noszącej go osoby, zachowując ludzkie odruchy, lecz nadal wygląd ptaka śmierci. Okej. Okay. Maska władcy, maska z obliczem pomarszczonego mędrca. Zwyczajowy strój władców w pewnym wielkim kraju zwiększa wiarę. Taka maska ukazuje cechy władcy idealnego. Władczość, mądrość i łagodne usposobienie. Osoby znajdujące się w centrum uwagi społeczności potrzebują tych cech. O! Wow, jeden kurwa punkt. To różnica w chuj, naprawdę. Dobra, to nic więcej nie ma. I te nowe bronie. Kolejne do zobaczenia. Czyli tutaj drapieżne szpony. Szpony złożone z dwóch cienkich ostrzy. Dzięki tej broni zabójcy z Kruczej Góry mogą naśladować ataki ptaków śmierci. Oręż zadaje potężne ciosy z powietrza. Jego ładowane ataki przypominają mordercze ciosy ptaków drapieżnych. Szybki odskok. Szybki odskok. A, dobra, to jest... znam już umiejętność. Tarczy nowej nie mam. Miecz i tak dalej. Też nie ma. Okej, okay, czyli jeszcze coś z przedmiotów specjalnych chyba będzie. Tak czy nie? Nie, jednak nie, bo inkantacji żadnej nowej tutaj nie zdobyłem, co nie? Tutaj te strzały, no ale jak mówiłem... Tak, wielkie strzały zające święto obrażenia. Rzeźbione wielkie strzały wykonane razem z wielkim łukiem złotego drzewa. Na broń rzucono zaprzysiężoną inkantację wzmacniającą atak i obronę pobliskich sojuszników. Okej. Okay. Tutaj na dole znane rzeczy. No i to będzie tyle chyba. Bo tutaj nic nowego nie ma, a amuletu też chyba nie zdobyłem nowego. No nie. Dobra, to zobaczmy, z czym przyjdzie mi zawalczyć. Garis Nekromanta. Okej, okay, czyli walczymy z zwykłym typem. Oho, oczywiście. Nim przy dopasu będzie przywoływał. Gleba. Akurat krwawienie weszło. No i pięknie, po typie. Głowy klanu. Nowa broń. No i to chyba tyle z tego, co widzę. Nie wytrzymam. Na czego? Iluzji czy tego typu? Bo on jakoś trudny nie był. I nie mówię tego ze względu na mój level, bo no ogólnie to jest zwykły facet. Zawiesz mu przydupasa i on nagle jest w dupie, nie? Nic nie potrafi zrobić. O, a patrzcie, czyli jednak z góry bym mógł na niego zaskoczyć ewentualnie, tak za skoczki. Czyli jednak wypadało iść tą ustaloną trasą przez twórców. Ale dobra. Co? O, dobra. Samo zniknie. Tę broń zobaczmy. To jest korbacz. Trzy miedziane bijaki przymocowane łańcuchem do trzonka. Ulubiona broń nekromanty Garisa, heretyckiego mędrca. Bijaki mają symbolizować jego żonę i dwójkę dzieci. Rodzinne animozje. Delikatnie potrząśnij miedzianymi głowami, by przyzwać duchy zemsty, które rzucają się na wrogów. Udręka małżonki dzieci, przyciąga przeklęty gniew. Intrygujące. Aha, takie coś. Ty, no spory zasięg to ma, widzę. Czyli taki widzę trochę nawiązanie do Pinwheela z DS-ów 1. Jak sobie poradzą te animozje na tym. Na tą roślinkę. No, trochę słabe, no ale wiadomo, to nie jest po upgrade'ach. Zakładam, że po upgrade'ach byłoby to trochę silniejsze. Ile tego krwawienia musiałem tutaj nabudować, masakra. Dobra.
Oczyszczone przez ogień. Także bueno. O, jeszcze flaszki dwie odzyskałem. Złoty świetlik, o, to jest nowy składnik. Zobaczmy go. Tylko to w ekwipunku muszę zrobić. Świetlik, świetlik, świetlik tutaj. Świetlik, który emituje złote światło, znajdowany blisko zbiorników wodnych przy pomniejszych złotych drzewach. W świetle świetlików tkwi podobno nęcąca magia. Uważa się, że złote światło przyciąga runy. Okej. Okay. Dobra, no to tutaj no niewiele zrobię. Odkryłem pieczarę, no ale niewiele mi z tego przyszło. No ale damy tamto miejsce do zwiedzenia, więc na konia i jazda. Na szczęście nie było tutaj właśnie tego cholernego smoka, którego spodziewałem się, że się pojawi. I nie wiem, czy spodziewałem się, że tutaj cały Lansax, bo chyba tak się nazywał ten smok wcześniej, czy jakiegoś nowego smoka, no ale... No arena była zdecydowanie za duża, żeby nic się tu nie pojawiło, a tu proszę. Na szczęście miałem... Nomen omen, na szczęście miałem szczęście i faktycznie nic się takiego nie pojawiło. O proszę, kolejne ruiny i kolejny wskaźnik. A propos miejsca tego. Mam jakaś osoba. Ciekawe, czy wrogo do mnie nastawiona, czy przyjaźnie. Dobra, nie atakuję. Dobra. Okej, tam na dole mamy lochy. Spoko, dobra. W razie czego najbliższe miejsce łaski mam tutaj, więc dobra, daleko nie będę miał. Dobra, nie pogadamy, widzę. A, to jest taki ten. Ten perfumiarz cały to jest. Lilia Micheli, a z niego? Z niego nic nie wydropiło. Szkoda. Liczyłem, że coś takie, że coś mi się fajnego trafi. No, ale nie tym razem. Dobra. Kolejne oczyszczenie. Szkoda, że to tylko oczyszcza, ale na przykład nie daje mi jakiejś czasowej odporności na ten status. Albo nie zwiększa na przykład pojemności tego paska. Okej. Okay. Tutaj proszę Mirandy. Niewiele więcej. Czyli niewiele więcej, po prostu. Proszę Mirandy i koniec, no bo w sumie z tych kwiatków tylko to chyba wylatuje. O! Proszę! Muszę dwa miecze wykorzystać, żeby tu wejść. Ile ich mam? Akurat dwa, no to kurde, ja nie wiem, czy ja chcę to robić. Bo okej, tam może być coś fajnego. Czytaj, będą tam po prostu morowe korzenie, z których będę mógł, które jak oddam Gurankowi, to może dostanę od niego nowe jakieś te, nowe inkantacje tych bestii. I chętnie bym to kurde sprawdził, no ale... No proszę, perfumiarz, którym kurde potrafi barierę nakładać. Ciekawe. Oczekujący mech jaskiniowy. Trujący kwiat, prochrzek Mirandy. A, ten trujący kwiat chyba z tego też czasami wypadał. Tutaj kolejny. Perfumiarz. Tyle go widzieli. O, jego bodyguard widzę. W postaci łowca omenów. Dobra, dobra. Spokój, spokój, spokój. Jedna flacha, druga flacha. O ty kurwo. Żryj ostrze. Okej, okay, buty, szata i rękawice zabójcy omenów. Kolejny trujący kwiat. Chociaż to chyba z typa wypadło. Co jest tutaj? Kolejna butelka perfum. Ja pierdolę. Dajcie mi jakieś przepisy, które mogę z tego zrobić. Czy wróć, które wykorzystują właśnie te butelki.
Bo już mam trzy, ale nie mam co z nimi robić. Dobra, to te pigły mogę w sumie aktualnie już ściągnąć, bo mi się nie przydadzą. O! Czyżby o wilku mowa? Przepisy perfumiarzy? Nice! Co takiego mi dają te przepisy? Przepisy perfumiarzy tutaj. Aromat iskry i pokrzepiający aromat. Okej. Okay. Tutaj mam je, tutaj mamy. Aromat iskry zużywa skupienie, by rozsiać iskry na dużym obszarze. Chociaż ogień był zabroniony dla tych, którzy służyli Złotemu Drzewu, w obliczu wojny ta zasada została zapomniana. Okej. Okay. I aromat. Zdeprawowane dzieło upadłych perfumiarzy zużywa skupienie, zwiększając siłę ataku gracza i pobliskich sojuszników, redukuje połowę obrażeń z jednego otrzymanego ataku. Podnoszenie morali jest jedną z najcenniejszych umiejętności wsparcia, a osoby uzdolnione w tej sztuce potrafią obdarzyć żołnierzy odwagą nieumarłych. Dlatego perfumiarze mają wysokie kwalifikacje do ról dowódczych. Łupina Srebrnej Łzy do znalezienia w Wiecznym Mieście i jego okolicach. Okej. Okay. Dobra, no mogę te... To mogę stworzyć. Czemu by nie? Te mamy te smary kolejne, no ale kurde, ja te... Zanim te smary w ogóle... Zanim te niektóre efekty się z tych smarów zrobią, to ja kurde zdążę zabić w cel, zanim... W przypadku tego uśpienia, bo z chęcią bym to wytestował, nie? Ale zanim ja kurde typa... Uśpię tego, zdążę zabić. Więc nie wiem, czy to mi się tak opłaca. Przed tobą ukryta ścieżka. Tu przyda się atak z wyskoku. Okej. Proszę, Mirandy. Tutaj młody motyl. Ok. Okay, niby z wyskoku, ale chyba zwykły też by wystarczył. O, ładnie. Odnowienie jednej i drugiej flaszki. To mi się bardzo podobuje. No i tutaj już chyba taki w miarę spokój jest. Okej, to zobaczmy, co takiego kryje się w tych ruinach. Boss nie stoi na drodze. Okej, skoro było dużo tych, no to zakładam, że to jest faktycznie prawda. Nie, faktycznie. Przed tobą łajno. Talizman perfumiarza, okej. Już myślę, że faktycznie jakieś ciasto z łajna będzie, ale nie. Zwiększa moc sztuk korzystających z perfum. Okej. Okay. Talizman przedstawiający kilka butelek perfum. Zwiększa moc sztuk korzystających z perfum. Pewne ogrody są znane tylko perfumiarzom. Niektóre kryją się na skraju gór lub w ciemnych jaskiniach. Kwiaty rosną tam potajemnie i czekają na możliwość ofiarowania swego zapachu. Okej, no raczej nie będę korzystał z większości tych perfum, choć nie powiem, ten akurat ta perfuma, która pozwala mi uniknąć połowy obrażeń, jest bardzo kusząca. Tylko że to wymaga ode mnie eksploracji rzeki Siofry, bo tam zakładam jest gdzieś w pobliżu to całe wieczne miasto Nokron, które mam znaleźć. I kolejna butelka perfum. Jesus. No i dobra, tu będzie chyba wszystko. Jeśli chodzi o te ruiny. No i to są ruiny zaraz pod wulkanicznym dworem, tak naprawdę. Czyli tak, tutaj mamy jeszcze za dwa klucze, które będę musiał zużyć, mam dwa te miejsca. Gdzie muszę to zrobić? Nie, dalej nie wiem, jak się dostać do tego tunelu, nie? Ale będę musiał to kurde ogarnąć. No ale dobra, no to co? Na upart tego mógłbym do tej windy jeszcze tutaj to właśnie zobaczyć, tego przeeksplorować, ale szczerze chyba to odpuszczę i czas się właśnie zabrać za tutaj rzekę Siofrę. No bo co jak co, ale jeszcze nie mamy mapy tutaj odkrytej.
w tym miejscu. A mamy tutaj questa. Po pierwsze od Rani, a po drugie mamy... Znaczy, nie, no nie, wróć, po prostu. Mamy tutaj questa od Rani do kontynuowania, ale mamy też tutaj współpracować właśnie z Blightem, żeby coś tutaj zgarnąć, więc... Ja jestem bardzo za tym, żeby tutaj właśnie to przeeksplorować, bo zwłaszcza samo to, że ta lokacja po prostu wygląda zajebiście. Tylko tutaj będę musiał zmienić sobie broń z katany na właśnie ten... Albo ten miecz wasalnego rycerza, albo na jakąś ciężką broń, jak ten jak ten wielki tasak zabójcy Omenów. Bo potrzebuję tutaj bardzo mocnej siły przebicia. Ale w sumie, zanim to jeszcze zrobimy, wróćmy tutaj do stołu utraconej łaski i zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś nowe osoby, albo czy możemy poruszyć z kimś jakieś nowe tematy. Tutaj wiadomo, Fii już od chyba 4 odcinków wstecz tutaj nie uświadczymy. Czy ciało D tutaj dalej będzie? Nie, zniknęło, okej. Okay. Tutaj te drzwi są dalej nie do otwarcia. Dobra, mogłem podbić w sumie level jakichś duchów. Tutaj, tak, ona ciągle o tym łajnożercy będzie gadała, no ale ja w sumie z nim niewiele mogę zrobić. Dobra, nie mam nagrobnej konwali, ale mam chyba upiorne. Nie mam na 5 poziomie niestety, więc dobra, jednak nie ulepszę. Ale broni już jak najbardziej. Przecież to jest o tyle śmieszne, bo ja tak naprawdę nie potrzebuję jego konkretnie, żeby to ulepszyć. Mogę po prostu przy jakimkolwiek kowadle to zrobić, no ale... Już lepiej jest się tutaj chyba po prostu cofnąć. Tutaj kamień kowalski level 6. Tego nie chcę zużywać, ale chcę tutaj na przykład właśnie ulepszyć... O właśnie, wielki tasak zabójcy Omenu bym chciał już sobie ulepszyć do tego plus 15 poziomu. Okej. Okay. Tutaj ponury kamień kowalski. Dobra, to mogę też wykorzystać. Czwarty poziom może być. Niech tak stoi. Tutaj też kamienie kowalskie. Dobra, no to ulepszmy. Kolejne te wszystkie... Aha, Boże, run nie mam. Dobra, to sprzedajmy mu w takim razie wizerunek, bo daje dokładnie tyle samo run, co Godric, a mniej mi z tego mniej czasu mi zajmuje, kurde, z obyciem się. Dobra, może tak 40 tysięcy. To będzie chyba najbezpieczniejsza opcja. Tutaj też zwykły kamień kowalski, tutaj też zwykły, dobra, to tarczę też mogę podnieść, mogę też tej tarczy podnieść poziom. Dobra, tych nie ulepszam. I tutaj, najbardziej mnie interesująca pieczęć, proszę, to jest za ponury kamień kowalski, czyli mogę maksymalnie do plus 4. I zobaczmy, na razie ma skalowanie na A, to już ma na S, ale to od kolejnego poziomu będzie miało na S, ale zobaczmy porównanie. Dobra, nie, porównanie to muszę właśnie zobaczyć, ale w ekwipunku tak normalnie, no bo tak to sobie mogę skakać tego oczami, czy to jest ok, czy nie. Tutaj to zostaje, tutaj te dwie jeszcze. I na plus 15. No ale patrzcie, jednak muszę jeszcze jeden ten wizerunek mu sprzedać. Żeby wzmocnić te pazury. Bo inaczej by mi nie stykło. Ponury kamień kowalski. Dobra, to mogę podnieść na drugi poziom. Na trzeci już nie będę, bo nie mam więcej kamieni kowalskich na trzecim poziomie. To wolałbym sobie jednak je zachować. No i tego estoka jeszcze mogę też podbić. Może akurat mi się runy zużyją u niego. Hmm.
No nie jakoś tak mega bardzo, no ale już nie będę z tymi siedział. Więc okej, okay, poupgrade'owane, co tam chciałem. Teraz tak... Czy u Eni coś będzie i u dwóch palców nowego? Trochę wątpię, no ale zobaczmy. W końcu dotarliśmy już na płaskowyż, nie? No nie, nie mogę. Tu mam dalej tylko te wzięcie mocy z wizerunku, no ale dopóki nie rozmnożę tego wizerunku, no to nie mam zamiaru, kurde, czerpać z niego mocy. Mówię, wolałbym mieć wszyściutko blokowane. Tutaj Nefeli, widzę, nie wróciła. Tak, wiem. Dobra, nowego nic nie może powiedzieć, więc lipa. Dobra, łajnożerco, czy ty się może z łaski swojej odezwiesz, powiesz mi coś nowego, ciekawego? Nie, niestety nie. No, nawet go zaatakować nie mogę, nie? Kurde. Zresztą w sumie to i tak pewnie by mu nic nie zrobiło, bo to jest tylko fantom. Zaoferuj dzwonek kulisty D. O, dzwonek kulisty 1. Aha, dobra. Super, i to jest dokładnie to samo, co on mógł mi kupić. No nie wierzę. Co za durno teraz powiedziałem? Chciałem powiedzieć, że to jest to samo, co on mógł mi sprzedać, a co ja mogę mu od niego kupić, no ale niestety... No zawiodłem się troszkę. Myślałem, że jednak ona będzie miała trochę bardziej rozszerzony repertuar, no ale... Niestety nie, chociaż w sumie z drugiej strony to jest... No... W miarę logiczne, no bo w sumie czemu ona miałaby mieć więcej niż to, co on sam chciał dać? Okej, dzwonek kulisty Rozjera. Cały jego set. List Rozjera też. Okej, czyli gościu już ewidentnie, no, nie żyje. Dobra, oddajmy też ten dzwonek kulisty od niego. Tej babce, chociaż mówię, jak mówię, no raczej nie będzie nic nowego, pewnie będą to po prostu te popioły wojny do wykupienia. Dokładnie. No, że już wykupiłem od niego wszystkie te popioły wcześniej, no to się nie ma teraz o co martwić. Zobaczmy, to będzie w kluczowych przedmiotach, czy to będzie w notkach? Chyba w notkach. Zobaczmy, tutaj go mamy. List napisany drżącą ręką. Musisz wiedzieć, że Dee chyba ma młodszego brata. Podobno śpi on głęboko w akwedukcie koło wiecznego miasta Nokron. I ponoć niedaleko od tego miejsca stanął przed obliczem księcia śmierci. Proszę. I to jest pewnie list napisany do Fii przez Rozjera. No tylko, że niestety Fia tego listu nie odczyta, a Rozjer niestety go jej nie przekaże, bo nie żyje. Czyli teraz pozostaje tylko mnie zlokalizować miejsce, gdzie Fia się znajduje i ewentualnie ją ostrzec. Albo po prostu tego typa zabić, mieć spokój. Dobra, pozwólcie, że zrobię sobie szybkie porządki. Muszę tego słojowca, kurde, wypróbować, nie? W końcu, bo kurde, ani razu go jeszcze nie wykorzystałem. Dobra, no to co? Ode mnie póki co to będzie tyle. Widzimy się już pewnie po cięciu, jak posortowałem te wszystkie rzeczy. No i co? W kolejnym odcinku właśnie zajmiemy się tą samą rzeką z Siofrą. Mam nadzieję, że aktualnie jestem na tyle silny, że będę w stanie się lepiej z tamtymi wrogami uporać. Albo dzięki Kłowi, albo dzięki wielkiemu Tasakowi, zabójcy Omenów. Zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!